Cześć, hej, siemaneczko, tutaj Ferti, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Thief Out of the Shadows, więc kontynuujemy. Rozdział blokada, czas gry 20 minut, to już troszkę sporo. Odwiedź królową żebraków, by składać datki w gwineach. W zamian otrzymasz punkty koncentracji. Okej, spoko. Eksportuj miasto, coś tam było napisane. A co my musimy zrobić? Dotrzeć do wieży zegarowej. Jestem tuż za tą. Co jest za mną? Aha, my teraz po prostu wykradliśmy się tam tak cichutku z tego powozu. I widzicie typa? Co on robi? I podejdziemy do niego. Później, najpierw idę do tego typa. Mogę ci w jakiś sposób, kolego, pomóc? Mogę czy nie mogę? Bum. Rzuć. Jeszcze bym mu łeb rozpłatał. Nie, dobra, ja idę. Nie będę pomagał biednym, bo to się może źle, kurde, skończyć. Spejść, by przerzucił szpona, sięgać drabin i ścian. Aha, no to okej, tutaj. A tutaj mam coś do góry, na pewno coś tu mogę wziąć. Co to jest? Piersiu wasz za 4 gwinę, tak? Jeśli się nie mylę, to co przeczytaliśmy w wskazówce. Wiecie, co mi się teraz przypomniało? Motyw z... Nie wiem, czy graliście w takich survival horror Outlast. Tam były takie szafki właśnie, w których to chowaliśmy się przed zombiakami, przed tymi stworami niedobrymi. I teraz mi się to przypomniało. Dobrodziejstwa godziny policyjnej. Spoko, wziąłem to. Dokumenty, gazety. Wow, gazety. Czytamy to, wszyscy musimy mieć bezstraszną postępność, blokada ulic, podobnie jak poprzednio, ubój trzody zaczyna przynosić efekty. Tak, o chorobie, ble, 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 ble. Tak dalej, pierdoły. Idziemy tam, mogę... O! To mi się podoba. Pyk i takie przenikanie na spacji, tak samo możemy robić tak o w tył. O, to jest cudne. Po prostu fantastyczne. I cały czas mi się pierniczą kierunki, tutaj mam iść. Jest, załapaliśmy. I do góry. Tu się coś świeci. Daj to. Zdrowie. Ciśnij H, by się posilić i odzyskać nieco zdrowia. Okej. Okay. H. Czym się możemy podzielić? Posilić. Aha, ja już się posiliłem, tak? Naciskam H. Może mi teraz to nie jest potrzebne. Tu widzimy tego typa, tak? Widzimy go tu? Nie, czy gdzie on jest? Tu był, tam na dole chyba. Którego prawie nie zabiłem. A teraz do góry. No, do góry. Dobra, musimy się dostać do wieży zegarowej. Kboom! Ale którędy? Tu jest coś fajnego? Skroiliśmy tryba. Ale my jesteśmy, kurczę, dobrzy. Pyk po dachach. Pyk. I czekajcie, pewnie odnoszę wrażenie, że wam może troszkę przeszkadzać klawiatura. Pewnie słyszycie odgłosy, nie wiem, czy ją dam troszkę niżej. O, i teraz nie powinno wam kompletnie nic przeszkadzać. Y, aby obserwować. Jakieś do góry tam. Super. Godzina policyjna, ludzie. Shutting the city up like this won't stop the gloom spreading. We're only sitting on a coffin lid. Sitting on it and getting paid for it. Hungry. The watch have locked down Stone Market. But when did I ever let a lock hold me back? Tutaj? Okej, załóżmy, że tak. A. Taki sprytny plan. Uwaga na beki. Boom, jestem. Jesteśmy na targu kamieniarzy. Siup, spoko. Ej, wystraszyłem, że to jest takie coś, co mnie łapie i mnie do góry tak BOOM! Patrzcie, co ja zrobię. Nie! Ale w sumie tak. Patrzcie. BUSZ! Jaki jestem sprytny. Turu, 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 turu. A teraz cię ogłuszę.
Ha, o, boom! Ciekawostką w tej grze jest to, że możemy przejść kompletnie całą grę, nie krzywdząc nikogo, ale to ciut nie jest w moim stylu. Mi się to po prostu podoba, jak mu tak. Bum. Do rzucania. Maksymalna przedmiotów już jest. Dobra, drabinę tutaj widzę i mogę się poruszać do góry. Udało się. Widzicie to? Nie, nie mogłem. Myślałem, że tam w lewo będę mógł. Ale nie. Teraz co? Tam jest brama. Będziemy mogli otworzyć. Tylko tak jakoś delikatnie chcę upaść. No dobra, tu upadnę delikatnie. Na X. Bum. Otwórz zamek. Bardzo chętnie. Czekajcie. Kręcę tym. Udało się. Jeszcze kolejnym. Ej, nie udało się. I zdziwiłem się, powinny wszystkie zapadki chyba upaść. To będzie na pewnie na tym wyższym poziomie, nie? Że jak pomylisz się tam przy drugiej czy trzeciej, to wszystko się pierdoli. Przytrzymaj E. Dawaj, 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 dawaj. Cudnie. Price on that jeweled mask. Be enough to feed 100 squawking mouths for a year. Don't you go catching your conscience now. Worst thing is suicide. Aż mi się oczka zaświeciły. Kurwa, ukradnę ją. Dobra. Omiń zamkniętą bramę. Znajdź sposób wejścia do sklepu jubilerskiego. Ale czekajcie. My mamy takie coś, ja to w opcjach muszę sprawdzić. Myszy klawiatura, układ klawiatury. Gdzie to jest? Interakcja, koncentracja na F. Tak o to mi chodzi. Przybliż, zeskocz. Ząbkowa, wybuchowa, nie, ble, 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 nie. F. To jest na F. Uwaga. O właśnie, o to mi chodziło. Włączając takie coś. Przeglądamy fajnie elementy, z którymi możemy wejść w interakcję, tak? Tam musimy się dostać. Ale najpierw idziemy tu. Turu, 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 tum, 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 tum. Dobra, wykmiń coś. Jak zabić dwóch naraz? Nie, to znaczy ogłuszyć, otępić w ogóle. Zeskakujemy. Idziemy, chodź. Czekaj, najpierw tu te błyskotki skroimy. Bum! A czekajcie, przedmioty do rzucania. Oj, idzie tutaj. Nie zobaczy. Chyba, mam taką nadzieję. Chłopcy, przechodźcie sobie spokojnie. Tamten jest tam. O, pięknie. Okej, dostałem się tutaj, co mi w ogóle chyba w złą stronę sobie poszedłem. Ale załóżmy, że nie poszedłem w złą stronę, że tutaj mogę. Targ kamieniarzy, byliśmy tu już przecież. Boj nie. Poszedłem w dobre miejsce. Ale zobaczymy, to tak naokoło troszkę wziąłem, mi się wydaje. Ale nieważne. Turu, turu, tum, tum, tum. O właśnie, nie mogę tutaj wejść? Tymi drzwiami? O, otwórz zamek. Na to liczyłem. Jedna zapadka? Nie. Chcę być zbyt szybki. Druga. I trzecia jest. Ale cicho, ja cię musiałem najpierw przez zamek zobaczyć. Pum, 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 bum. Ok. Ale czekajcie, jeszcze jednej rzeczy nie próbowałem. Chcę wziąć ciało. I dać go... Do szafy mogę? Ja nie mogę do szafy. Na ulicę go wyrzucę. To by było świetne po prostu.
Mogę tu coś zabrać? O, z tej szkatułki ognistą strzałę dorwałem. Jak fajnie. A ja chcę jakiś obraz, o właśnie, wyciąć go. Nie. Turu 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 tum 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 tum. Ciekawe, czy są też takie, w których po prostu nic nie ma. Wow. Zmień w... co? Czekajcie. Ha, ja mam teraz słuchać tego, tak? Muszę słuchawki lepiej ubrać chyba. Dlaczego ja tego nie rozkminiam? Serio, serio. Może jakiś kod? Wiem, co znajdziemy kod. Uwaga. Wypad. W biurku musi być kod. Nie ma innej opcji. Na pewno gdzieś zapisał go. Bo ja nic, szczerze, ziomeczki, nie słyszałem, żeby... Nie ma, pusto. Dobra, zgasiłem świeczkę. List. Nie masz kodów w biurku? Nożyk do listów. A tutaj? Pusto. Wiecie co? Czekajcie. F1. Nie, postępy gracza. Dokumenty. Rozdział 1. Jestem niemal pewny, że ten list dołączy. 739. Myślicie, że to zadziała? Czy jestem aż tak naiwny? Spróbujmy. 7 czy 9? No nie w tą stronę. 7. 3. 9. Ha, 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 dało rady. Wiedziałem. Ale jestem sprytny. Nowy unikat. Wow. Dobra. Spójrzmy na nowe unikaty. Wysadzona klejnotami maska. Bum, 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 bum. Przepiękna maska karnawanowa. Karwa. Co kurwa? Nie, ja nie mogę. Karnawałowa. O tak, wymówił to trudne słowo. Zobaczmy w postępy gracza, o co tu chodzi. Wyposażenie. Jedzenie, okej. Okay. Ognista strzała po uderzeniu w cel. Proch zawarty w grocie zapala się od iskry i wywołuje mały płomień, który może zapalić materiały łatwopalne. Fajnie. Zaraz. Aha, tu wchodzę. Ja chcę wyjść. Podkręcę sobie troszkę głos. A mogę być w świetle tutaj. Mi nie sprawdzę. Puściutko, puściutko. Podejdziemy tutaj. Z przełącznik? Mam nadzieję, że tak. Ups. Bierz ten świecznik. I coś z szafy. Puściutko, ale słabo. Słyszycie? Ktoś chrapie bez kitu. Chodźcie najpierw tutaj. These beauties. I'd lift one myself if I didn't need the job. Ja, zdążyłem go ogłuszyć, spoko. Ale te światła mnie tu niepokoją troszkę. Bo w ogóle jakiś inny złodziej chyba, tak? Czy mi się tylko wydaje? Ja tego nakroiłem. I pusto, trzeba jego okraść. I znowu mam ciało, jaka beka. Bum! Ja najpierw zgaszę tutaj światło, bo mnie to troszkę denerwuje. Jak zgasić takie światło? Zamiast prowadzić rozgrywkę, to ja się bawię
Zbieranie jak największego, największej ilości hajsu. Dawaj to, dobrze. Open. Garść monet. Ja muszę wyczaić, gdzie jest ten koleś, który cały czas chrapie. Bo takie odnoszę wrażenie. Ten obraz? Nie. To zaraz. Co by było, gdybym ja wszystkiego nie pozbierał? No bez kitu, tutaj. Tu jest przełącznik. Bum! Wszędzie się zrobiło ciemno. Jak ślicznie. Dobra, to zalukajmy tutaj. On śpi? On śpi, to on. Powal. Jak on to zrobił? Tak bez dotyku. Tu masz, leż, gówniarzu. Pam, pam, pam. O, otwórzmy ten zamek. Wow. Okej. Okay. Była, jest. Kurczę. No, dawaj, 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 dawaj. W prawo. No, delikatnie. O, jest, okej. Okay. Jeszcze czwarta. Jest i piąta. Jest, udało się. Tam musi być naprawdę coś cudnego. Dawaj to. Nowy unikat. Uwaga, zobaczymy. Bransoleta z czarną żmiją należała do Lady Uriany, której mąż zemdlał i został ze swojego wierzchowca. Okej, okay, spoko. Spoko, przyjąłem do wiadomości. Zgaś to. Zgaś tą świecę. Yep. Ja chcę znaleźć takiego ziomka, który sprzedaje nam wyposażenie. Bo ja mam tyle hajsu, przynajmniej mi się tak wydaje. Naprawdę tego tu dużo zebrałem. Więc będę miał na co wydawać. Kałamasz. Jak super. Dobra, tu jest jeszcze kielich. A ten sobie chyba przysnął. Patrzcie, jak on leży. Poezja, kurwa. Dobra, zgasiłem światło. Mogłem w sumie popatrzeć przez kluczyk. Dobra, czekajcie. My tu byliśmy, czy mi się wydaje? Tak, tędy tutaj, pyk. O, i tu powaliliśmy ziomka, który cały czas sobie leży. Odpoczywa wolne, wiecie, kurde. Ale co, na zewnątrz możemy, czy co? Ja chcę iść na wyższe piętro. Wiem, że muszę dotrzeć do tej... Jeszcze wyżej idziemy. No, poza tym tu mam znacznik, tak? Do góry. Albo nie, nie zabijemy go. Pyk. Po prostu zgasimy światełko mu. Ktoś szedł. Słyszeliście? Se. Ja chcę wstać. Czy coś z tego stołu mogę wziąć? Zabrać? Nie. Słyszycie, cały czas ktoś chodzi. O nie, to są moje. Dobra, ale ty chyba sobie nie śpisz. Tak, to jest ona. I jeszcze tego nie słyszała, tak? Spoko. Ale kobiety przecież nie powalę, no bez kitu. Kobietę mam powalić. Że ona mnie tu widzi. Czy ona sobie też kima jakoś?
Jest tu przejście tą stroną? Fajnie by było. Nie chcę bić kobiety po prostu, tak jakoś to nie jest w moim stylu. Z tym jakbym tak zrobił, to pewnie komenty by były: a ty kurwa, co ty robisz? No, to słabo dość. Dobra, kobieto, zostań sobie tam spokojnie, rób co robisz. Tu jest łazienka. Maksymalna ilość przedmiotów do rzucania. I pewnie będę mógł coś rzucić, pewnie, żeby ona stamtąd wyszła, nie? Możemy tak zrobić. Czekajcie, na którym przycisku to jest? Przedmioty do rzucania są na zero. Ja stąd wychodzę. Tam idźcie. Wychodzę stąd. Okej, wystraszyłem się ciut, ale to było całkiem fajne. Nowa gazeta. Jaka blokada. Co? Nie rozumiem. Pewnie możemy tutaj właśnie, tak myślałem, widząc ten promień światła. Podnosimy, dawaj. Naciskaj tą literę E. I do środeczka. I do środeczka. Targ kamieniarzy, dom miejski. Witamy. Mogłem popatrzeć przez dziurkę najpierw, znowu zapomniałem. Ups. O chuj. Idziemy. Wow. I boczkiem, ziomeczki. No wypad stamtąd. Czy teraz przejdę za wami? Ściemniacz. Odpalił to na nowo. Dobra, ja spadam stąd. Idziemy dalej po prostu. Mogę wyjść wyżej? Byłoby całkiem przyjemnie. Tutaj, tędy. Nie wiem, wątpię to w to szczerze. Ta muzyka też dodaje ciut grozy. O, wydostałem się fajnie. I do góry? I do góry. Tutaj jest na pewno bezpieczniej. O, właśnie, spokojnie dotarliśmy na miejsce. Nie musimy się martwić strażnikami, którzy są na dole. I dotarliśmy pod wieżę zegarową. Wow! Ukończono! Kabum! Blokada! Znalezione unikaty 2 na 4. Gdzie są pozostałe? Może w poprzednim odcinku je gdzieś zgubiłem. Dobra, ziomeczki. I co tutaj jeszcze jest? Wolałeś przede wszystkim wykorzystywać otoczenie, by zyskać przewagę. Fajnie. Jest. Fajnie. Ugaś płomienie 9, a zrobiłem 8. Ukradnij wszystkie łupy 56% tylko, naprawdę? Dobra, ziomeczki, w tym miejscu sobie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić soczystego lajka w górę. I zapraszam was bardzo serdecznie oczywiście na kolejny odcinek. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.